Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku cyklu edukacyjnego Alfabet Inwestora. Dotarliśmy do literki I i dzisiaj omówimy hasło o absolutnie fundamentalnym znaczeniu dla każdego gracza giełdowego, mianowicie hasło indeks. Indeks to wskaźnik, który odzwierciedla zachowanie pewnej grupy spółek. Zazwyczaj są to spółki największe notowane na danym rynku. Wtedy mówimy o indeksie benchmarkowym, ale indeksy mogą być również obliczane dla poszczególnych sektorów i branż, bądź też spółek ze względu na ich wielkość. Wszak bardzo popularne są m.in. indeksy spółek małych, czy też spółek z poszczególnych branż. I indeksy takie oczywiście nie są jedynie domeną warszawskiej giełdy, ale są popularne na całym świecie. Wśród indeksów zaliczanych do tych tak zwanych benchmarkowych, czyli grupujących największe spółki notowane na danych rynkach, również obserwujemy pewne różnice. I tak na przykład jednym z najbardziej bezpiecznych i najmniej zmiennych indeksów giełdowych wśród najważniejszych średnich starego kontynentu jest główny indeks giełdy w Szwajcarii, który swoją stabilność zawdzięcza temu, że w jego skład wchodzą m.in. trzy bardzo duże spółki z branż typowo defensywnych, takie jak m.in. koncerny farmaceutyczne Roche i Novartis, jak również gigant na rynku dóbr konsumenckich, czyli firma Nestle. Na drugim biegunie w Europie znajdują się indeksy państw peryferyjnych strefy euro, przede wszystkim notowany na madryckiej giełdzie IBEX 35, jak również włoski mediolański FTSE MIB. Warto pamiętać o tym, że indeksy giełdowe nie tylko odzwierciedlają koniunkturę na giełdzie, ale pełnią też bardzo ważną rolę jako punkty odniesienia dla instrumentów pochodnych, czy to opcji, czy też kontraktów terminowych właśnie na indeksy.